Wiecie nie od dziś, że interesuję się piłką nożną i natrafiłem na taką ciekawą informację piłkarską. Otóż były piłkarz, obecnie trener Frank Lampard, ma iloraz inteligencji 150 i jest w, nie wiem jak to się czyta, w 0,1% najinteligentniejszych Brytyjczyków. I on jest członkiem Mensy, tej organizacji tych najinteligentniejszych. No, w tej Mensie to są ludzie o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Tyle, ile ma 2% populacji. Może przypomnę, że populacja to jest ilość ludzi, która przypada bieżąco na dany świat. Okay? A inteligencja. Kiedyś z kolegami robiłem testy na inteligencji przy piwie. Każdy wziął swój egzemplarz i dalej się rozwiązywać. Nie zajęło nam to aż tak dużo czasu. Rano byliśmy gotowi. Policzamy wyniki, a tu nam wychodzi, że jesteśmy kretyni, bo wyszło, że mamy po 20 ilorazów z groszami na łeb. Tak nam powychodziło. Ale po głębszym zbadaniu okazało się, że test składa się z kilku kartek, a my sobie wzięliśmy do rozwiązania po jednej, każdy inną, nie? No i odetchnęliśmy z ulgą, bo jednak wyszło na to, że jesteśmy inteligentni, prawda? Okazało się też, że ja nie mam ilorazu inteligencji. Ja mam taką inteligencję, że iloraz to za mało. Ja mam iloczyn inteligencji. Bo u mnie trzeba było wyniki testu mnożyć, nie dzielić. Tyle tej mądrości mam. I mimo, że mam iloczyn inteligencji, a nie iloraz, to chętnie się z nią dzielę. Dlatego proszę mnie nieustannie słuchać. To się podciągniecie. Jak to mówi przysłowie, mądrej głowie jaskółka do wozu nie naleje z pochyłego drzewa.